Dzień dobry, tu Dzień Rago. Dzisiaj ogry szamany są zbustowane, znajdują się one na wyspie Karlios. Można na nią popłynąć z paru miast i jednym z tych miast jest Venor. I płyniemy sobie właśnie tutaj na tą wysepkę. I ta wysepka jest spora i tych ogrów, tak nie ma takich wielkich skupisk, ale przeważnie są takie miejsca, gdzie są po dwa. I trochę mi zajęło czasu, tutaj pobiegałem w kółko po tej wyspie i poznajdowałem sobie takie spoty, gdzie są właśnie tak po dwa te szamany. I poznaczałem sobie je wykrzyknikami i stwierdziłem, że będę biegał pomiędzy tymi miejscami i jak najwięcej szamanów próbował pozabijać, żeby zdropić właśnie łódu dola, który jest potrzebny na outfit szamana. Jest naprawdę drogim przedmiotem, może kosztować nawet po 500, 600, 700 tysięcy. Oprócz tego wypada sporo właśnie z nich szamanik broken staffów, które są potrzebne na imbu do magic levela. A z racji takiej, że one właśnie są boosted, to mają dwa razy większą szansę na drop i dwa razy szybciej się respią i dwa razy dają więcej expa. No i tak widzicie sobie, zrobiłem tu takich 5-6 wykrzykników na mapie, minimapie i biegałem pomiędzy tymi miejscami. Takie kółeczka robiłem i próbowałem zabić jak najwięcej ogrów tam szamanów, a przy okazji tam parę innych ogrów powpadało na bestiariusz i tam trochę profitu zrobiłem. Oczywiście no nie udało mi się zdropić tego dola, ale może wam się uda, może komuś z was się już udało i tak dalej, więc może powiedzieć, ile mniej więcej zabił tych ogrów, zanim wam to wypadło. No ja tutaj jakąś godzinkę biegałem, miałem zabitych już ponad 200, no i nadal nic tam ciekawego nie było. No wypadały właśnie, tak jak mówię, te wszystkie przedmioty. Oprócz tego tutaj jeszcze wypada jeden przedmiot na imbu, na podnoszenie skilla w klubach. To jest ogr Nose Ring ale on nie jest jakoś specjalnie drogi. Te broken shamanic staffy u nas na serwerze są po 4000. Ja je miałem w analizerze za 3500 ustawione. Oprócz tego wypadało, jak widzicie, dużo takich przedmiotów za 1k. I tak sobie tutaj biegałem. Możecie to popatrzeć zaraz, jak skończę jeszcze raz dokładnie, jak ta droga moja wyglądała tutaj pomiędzy tymi punktami. Tam u góry miałem jeszcze pozaznaczane 3 wykrzykniki. Jak widzicie, jakby komuś mało było tych tutaj wykrzykników niżej, ale później przestałem tam biegać na samą górę, ograniczyłem się do tego mniejszego pola, bo tutaj trochę więcej, takie większe skupisko było tych ogr szamanów i one przeważnie były dwójkami w tych miejscach i bardzo przyjemnie mi się biegało właśnie w tym tutaj terenie, tak jak widzicie na minimapie tam z boku, to mniej więcej raz, dwa, trzy, cztery, pięć wykrzykników i tam jeszcze dwa i tak cały czas w kółko biegałem mniej więcej, tak jak to na filmie jest, możecie zobaczyć, tutaj trzy kółka zrobię, więc możecie sobie poobserwować chwilę i nic, do zobaczenia w następnym odcinku i bye bye.